Proszę pani, co skłoniło panią do wzięcia udziału w programie Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki? Tworzymy biznesy, budujemy je, mamy dobry produkt, dobre usługi, ale nikt nie wie, kto za tym stoi. I ten pomysł mi się spodobał, żeby pokazać siebie, że to ja stworzyłam ten biznes, żeby osoby mogły zobaczyć i ja również mogłem zobaczyć, kto stoi za konkretnym biznesem, bo biznes to są osoby, to są ludzie, którzy je tworzą i bardzo często nie wiemy, kto za tym stoi. Więc to był jakby taki pierwszy czynnik, który spowodował, że chcę uczestniczyć w tym programie. Może też tak trochę pochwalić się chciałam, bo może to nie jest takie skromne, ale może nie zawsze człowiek ma być skromny, że stworzyłam, pracuję 30 lat już w biznesie, stworzyłam dwa biznesy, może nie sama, bo znowu ja, to nie ja, bo to są biznesy rodzinne. Stworzyliśmy te biznesy, one funkcjonują dobrze, więc też chciałam pokazać to, że można mieć marzenia, idee i one się spełniają. No i to właśnie ja stoję ze swoją rodziną za tymi biznesami. A proszę powiedzieć, czy dany program spełnił pani oczekiwania? Tak, spełnił. Spowodował, że ja odważyłam się to zrobić. Odważyłam się pokazać siebie ze swoim biznesem. Tak mówiąc szczerze, to zrobiłam po raz pierwszy profesjonalne zdjęcie do tego typu magazynu. Wydaje się to dziwne, ale tak. Jednocześnie zastanowiłam się nad tym, co jest dla mnie ważne, czy jak moja twarz wygląda z moim biznesem. Potem obejrzałam inne osoby, zapoznałam się z tymi osobami, więc jakby pogłębiłam swoją wiedzę o ludziach, których znam, ale nie do końca w pełni. A też ten program mi pozwolił się zapoznać z innymi osobami, które prowadzą też biznesy. A proszę jeszcze przybliżyć dla naszych widzów, jaką firmę pani reprezentuje, jakim biznesem pani zajmuje się na co dzień. Na dzień dzisiejszy reprezentuję hotel Afrodyta Business & Spa. Jest to hotel pod Warszawą w Radziejowicach, piękne miejsce, otoczone drzewami ze zbiornikiem wodnym. Co prawda, no teraz wiadomo, mamy taki czas covidowy, jest to bardzo trudny czas dla tego typu branży, ale pierwszym moim biznesem to jest produkcja ciastek, wafli, szkoda, że nie przywiozłam, ale może następnym razem poprawię się. To są dodatki do deserów lodowych i to jest ten mój pierwszy biznes. Jestem, muszę się pochwalić, największym producentem tego typu dodatków do lodów typu misie, wachlarze. I to już jest tyle lat na naszym rynku, ale głównie teraz moja energia jest skupiona, związana z hotelem. I tu, jak kiedyś, to jest 16 lat temu powstał ten nasz hotel, zawsze mi się wydawało, bo tam jest produkcja, nie ma duszy. A w hotelu jest dusza, bo w hotelu są relacje zupełnie innego rodzaju z ludźmi, z gośćmi, z klientami, z pracownikami. I to też ja odkrywam, aż dziwne, ja to niedawno poodkrywałam, że nie tylko klient u mnie jest ważny, ale również jest bardzo ważny mój pracownik, bo to są właśnie te najważniejsze relacje, na których się tworzy tą atmosferę, do której potem wracają i moi ludzie, a przede wszystkim klienci. Co przyczyniło się do pani sukcesu? Do mojego sukcesu na pewno moja postawa, moje idee, moje i to właśnie znowu jestem znów ja, to nie tylko ja, praca mojej rodziny, bo ta branża zaczęła się od mojej mamy. Ona sobie wymyśliła kiedyś taki hotel, potem my żeśmy z mężem weszli w ten biznes, a teraz wchodzą moje córki. Na razie jedna, bo jedna jeszcze stwierdziła, że to za dużo ludzi z rodziny jest w jednym biznesie. I ten sukces to jest właśnie nasze wyobrażenie, nasze hobby, nasze plany, nasze marzenia, które możemy realizować w tym obiekcie, ale jednocześnie to jest, ja jestem bardzo taka skrupulatna, może mam powiedzieć, czasami za silnie chodzę po ziemi, więc może dlatego teraz ten okres covidowy nie jest dla nas łatwy, bo jesteśmy zamknięci, ale nie jest tak, że my bankrutujemy, bo ja bardzo silnie i mocno dbam o koszty. I tu moi ludzie, moi pracownicy często mi tak zarzucają tą taką nadmierną skrupulatność, ale też potem jak odchodzą ode mnie, idą, zakładają swoje biznesy, to bardzo często mi mówią, że tego typu
cecha bardzo im pomaga w prowadzeniu biznesu. Więc, ale oczywiście sukces to są moi pracownicy. To nie jestem ja i nie, bo oczywiście ani nie moja rodzina. To są moi pracownicy. I też ja to zrozumiałam, no nie jestem młodą osobą, ale to po jakimś czasie, że ja sama nie tworzę niczego. Ja tworzę to ze swoimi ludźmi, więc naprawdę mam ekipę. W mojej pierwszej firmie pracuję z chłopakiem 27 lat już. On przyszedł do mnie jako młody chłopak po wojsku i zrobił karierę, zarządza moim całym tym obiektem. To samo w hotelu w Afrodycie. Mam osoby, z którymi pracuję ponad 13 lat. Więc jest to wartość i ja też to widzę, że ci ludzie, wiadomo, mamy lepsze, gorsze momenty, trudniejsze, jesteśmy czasami no, uciążliwi, ale ta właśnie ta relacja, którą stworzyliśmy z naszymi pracownikami, ja też to czuję, że to jest, czasami się na kogoś złoszczę, ale mówię, ale nie, ale ten człowiek jest ze mną tyle lat, on mi daje tyle spokoju w innej dziedzinie i tyle odpowiedzialności, że dla mnie to jest bardzo ważne. Więc sukces w branży hotelowej to ludzie, w produkcji też są ludzie, więc też ludzie, troszeczkę inaczej to wygląda. A czy szczęście osobiste ma wpływ na sukces zawodowy? Tak, co prawda ja uważam, że szczęście tworzymy my sami w naszej głowie. I też to, wie pan, ja zawsze uważałam, że szczęście jest potrzebne, ale ono takie trochę, wydawało mi się, że ono jest tak trochę z boku, że ono jest mi dane przez Boga albo przez jakąś inną siłę wyższą. Ale teraz znalazłam fantastyczną książkę Murphy'ego, Potęga podświadomości. I to, że właśnie, że my potrafimy być szczęśliwi, oczywiście ważne jest nasze otoczenie, bo jak nasze otoczenie, ten wiatr nam zawsze w oczy wieje, to tak czasami jest trudno odnaleźć to szczęście. Ale my to szczęście kreujemy w sobie. I jeżeli my się potrafimy cieszyć z drobnych rzeczy, to my potrafimy się cieszyć z większych, bo jeżeli nie potrafimy, wie pan, się cieszyć, to może ma pan mieć górę złota. I ta góra złota już jest dowiedziona. Ona po roku czasu pana znudzi albo stwierdzi pan, że ktoś inny ma dwie góry złota i dalej pan jest nieszczęśliwy, bo ktoś inny ma dwie góry, a pan ma tylko jedną. Więc to nie jest ważne, czy my mamy góry złota, czy nie. Jest ważne to, co mamy w naszej głowie. Oczywiście to, co mamy w naszej rodzinie, ale to się wszystko rozprzestrzenia. Wie pan, ja w ogóle teraz jakiś przeżywam jakiś niesamowity jakiś rozwój wewnętrzny, bo dochodzę do wniosków właśnie, że to, co ja tworzę, to, co moja rodzina tworzy, to, że ludzie mają być wolni i tak jak rozmawiałam ostatnio z moją córką, ona mówi, wy nam nigdy niczego nie narzucaliście. Ja mówię, no bo i ona mówi, i to dzięki temu my jesteśmy wolne i jesteśmy niezależne, ale odpowiedzialne. Więc wie pan, więc do mnie naprawdę wiele rzeczy jakichś nowych dochodzi. No ale to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest to szczęście, że ja trafiam na swojej drodze ludzi, którzy mnie inspirują, którzy mnie pobudzają do różnych rzeczy i oczywiście do tworzenia, bo czasami też ja mam zniechęcenie, że już nie chcę, a po co? Tak okazało się, że ja 3 lata mam do emerytury, więc ja mówię, to kiedyś dla mnie emerytura to była jakaś dziwna rzecz, a teraz ja mówię, ale ja tyle rzeczy jeszcze chcę zrobić, tyle mam do zrobienia, tyle rzeczy mnie ciekawi, ale to jest dzięki ludziom również, którym trafiam na swojej drodze, którzy mnie rozwijają, a nie niszczą, nie powodują, że ja się muszę zamykać, więc tak, szczęście jest bardzo ważne, ale to jest w nas, bo jeżeli pan tworzy biznes tylko dlatego, że nie ma pan gdzie pracować albo nie ma pan z czego żyć, to wyjdzie to w pewnym momencie, że to nie jest prawdziwe, że to jest po prostu, jest pan uwiązany do czegoś. A jak jesteśmy uwiązani, nie mamy skrzydeł, więc nie możemy lecieć. Szczęście, tak, jest bardzo istotne, jest bardzo ważne dla nas i również dla naszej firmy, bo jeżeli mamy to szczęście w sobie, jesteśmy w stanie stworzyć niesamowite rzeczy. Jakie rady może pani przekazać potencjalnym młodym przedsiębiorcom, aby móc uzyskać sukces? Na pewno młodzi ludzie muszą mieć wizję, pomysł na to, co chcą zrobić, ale później muszą to dobrze przemyśleć, muszą przewidzieć koszty, muszą przewidzieć różne trudności, które wystąpią im po drodze. Bo wiele firm się zaczyna, buduje, ale nie może dojść do końca albo uzyskać sukces. Ja wiem, co ja mam, za ile ja to mam i jak ja to mogę zrobić. Ale oczywiście wizja, 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 bo bez wizji, no
Ja zawsze uważam, że wszyscy artyści to jest ta kropka nad i. Oni nie bardzo wiedzą o kosztach, bo to tak jakieś są rzeczy takie jakieś no, drugoplanowe. I oni nadają, to jest jakby ta sól ziemi i to jest bardzo ważne, ale ta podstawa musi być. Więc no, trzeba też zrobić ten biznesplan. Mniej to jest rzecz inspirująca, ale trzeba ewentualnie poprosić kogoś o pomysł, o pomoc. I ja uważam, że to jest, i no i jeszcze praca, trochę trzeba włożyć pracy w to, żeby uzyskać ten sukces. Ale jest on możliwy i oczywiście i kreować swój mózg na sukces. Nie zastanawiać się nadmiernie nad trudnościami. Oczywiście przewidywać te rzeczy trudne, ale kreować głowę, kreować mózg, kreować swoje działanie w tym kierunku, że ja uzyskam sukces. Potęga podświadomości. Na polskim rynku mamy różnego rodzaju organizacje biznesowe, różnego rodzaju kluby, inicjatywy. Między innymi pani należy do Klubu Integracji Europejskiej. Dlaczego pani wstąpiła do danego klubu? Należę już do Klubu Integracji Europejskiej 8 lat. Bardzo cenię panią Barbarę Jończyk. Uważam, że jest to charyzmatyczna osoba i chyba najpierw to wstąpiłam do tego klubu, dlatego że ją poznałam, ona mi się podobała i nie żałuję tego. Spotkałam tu dużo ciekawych osób, z takimi, z którymi na przykład na dzień dzisiejszy, covidowy, konsultujemy się, rozmawiamy, bo no w tej branży też, w tym klubie też jest branża hotelowa, restauracyjna. I to jest też taka siła sprawcza w tym klubie, że jeżeli są trudności, rozmawia pan z osobami, które mają podobne trudności, to okazuje się, że my się wspieramy. Jeden zrobił mały krok do przodu i on powoduje, że ja też coś chcę zrobić. I tak samo ja chcę komuś pomagać, kogoś inspirować. Więc poznaję tu osoby, które z różnych innych branż również pomagają mi w pewnych kwestiach. I pan, tu jest jeszcze taka atmosfera, może nie rodzinna to taka, może taka dziwnie to brzmi, ale sympatyczna, taka przyjacielska. I tutaj na tych spotkaniach, bo aktywność tego klubu jest duża, spotyka się wiele osób. To nie jest tak, że ktoś przyszedł, był dwa razy i po roku czasu go nie ma. Są osoby z długim stażem, więc ja uważam, że to jest jakby właściwie mój jedyny klub, do którego należę, bo do innych należałam, ale gdzieś jakoś tak... Gdzieś to się rozwiało, ale tu przez aktywność, przez zmuszanie, przez Barbarę czasami, to ona wręcz tak na nas napiera, że dlaczego my coś za mało robimy w tym klubie, to powoduje, że jest ta więź. I ta więź powoduje też również to, że dla mnie jest to rzecz interesująca, ciekawa i ja tu jestem już no, tyle lat, 8 lat. Czy potrzebne są tego typu inicjatywy? Tak, potrzebna, szczególnie teraz w tym czasie covidowym, kiedy osoby czują się samotne, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, nie wiedzą, gdzie się udać po pomoc, a tu to, że jesteśmy tą grupą, to powoduje również naszą siłę i pomaga nam w funkcjonowaniu, pomaga nawet to spotkanie eksperckie, ranne. Dowiadujemy się o różnych rzeczach, ale przede wszystkim jesteśmy razem. I ta więź, że teraz, kiedy jesteśmy pozamykani, możemy być razem, pomaga nam przetrwać. Więc ja uważam, że biznesowo oczywiście, no bo to jest przede wszystkim klub biznesowy, robimy ze sobą biznesy, ale może dlatego, że teraz ten czas covidowy jest taki dla mnie mniej biznesowy, więc ja myślę o przetrwaniu, a przetrwanie to właśnie ta relacja pomaga mi przetrwać. Ale oczywiście biznesowo tak, bo wiele różnych rzeczy robimy razem, spotykamy się, tworzymy, zazębiają się te nasze biznesy. Ile osób, ile szkoleń u mnie odbyło się właśnie z racji tego, że spotkałam pewne osoby w klubie integracji. Również mój rozwój osobisty, zakaz narzekania, pamiętam szkolenie, bardzo mi się spodobał Robert. I też poznałam go tam i też to spowodowało, że ja zaczęłam sięgać po nowe rzeczy, zaczęłam się rozwijać, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Te relacje, że jesteśmy razem i w dobrym towarzystwie, bo to też, jeżeli każdy sobie zaczyna udowadniać, że ja jestem mądrzejszy, albo ty jesteś bogatszy, albo nie, to wtedy się źle czujemy, a ja się w tej, i wydaje mi się, dużo osób się czuje w tej grupie dobrze. Także tak, ja jestem za. Bardzo jestem wdzięczna właśnie Barbarze Jończyk za to, że miała tyle siły, że stworzyła ten klub, no i że mogę do niego należeć. Także jestem bardzo, bardzo jej za to wdzięczna i bardzo ją cenię jako osobę, jako twórcę.
Nasuwa się pytanie, czy pani jako przedsiębiorca potrafi odróżnić życie osobiste, dom, rodzinę od spraw zawodowych, codziennych? Teraz już to coraz lepiej mi to wychodzi, to odróżnianie, ale pamiętam momenty, kiedy moja, bo ja mam dwie córki, mamy dwie córki i przy tej, przy tej pierwszej produkcji, jak żeśmy ją tworzyli, bardzo często się zdarzało, że moja starsza córka była na produkcji, tam coś pomagała, tak w nawiasie, a młodsza była, no mała jeszcze była w nosiku, leżała gdzieś pod biurkiem, bo ja zajmowałam się no, rzeczami, które trzeba było zrobić. Taki też miałam niesamowity przypadek, miałam garbusa żółtego z fioletowymi felgami. Jest, wracam z pracy, wracam z tą dwójką dzieci, jest noc, wysiadły mi tylne światła, ten mały dzieciak drze się, raczej płacze, bo jest głodny. Ja mam butelkę, ale nie mam gdzie tego podgrzać, więc zatrzymuję się po drodze w restauracji Kot dawnej na trasie Warszawa-Katowice. Tam mi podgrzewają to jedzenie, karmię to dziecko, wkładam go do samochodu i wracam do domu. Więc i modlę się, żeby nikt na mnie nie najechał, bo nie mam tych świateł, ale no nie mam wyjścia, no muszę dojechać do Warszawy, bo mój biznes też jest poza Warszawą. Więc były to bardzo trudne rzeczy. Bardzo wiele zawdzięczam mojej teściowej, która mi pomagała, bo niestety ukrywam, nie ukrywam tego. Dla kobiety tworzenie biznesu jest bardzo trudne. I teraz ja widzę, jak moje córki, i ja wiem, moja mama nie miała czasu na to, żeby mi pomagać, bo była za bardzo zajęta biznesowo, pomagała mi moja teściowa. Ja to pamiętam, jak dla mnie to było cenne i ważne. I staram się pomagać moim córkom, no może one powiedzą, że to tak nie za bardzo, ale ja staram się, ja też mam w głowie, tak, że ja chcę im pomagać, bo jednak to, że się ma rodzinę, dzieci, jest bardzo ważne i nie można tego postawić na drugim planie, to musi być pierwsze, ale ten biznes jak się tworzy, to też jest dziecko i potem jest takie trochę rozdarcie. Ale można to wszystko pogodzić. Jest to organizacja pracy, jest to uporządkowanie, no i oczywiście pomoc czasami kogoś innego. No mój mąż mi bardzo dużo pomagał, bo ja zawsze mówię o sobie, ale on jest bardzo ważny, bardzo mi dużo pomagał i dzięki temu udało mi się uzyskać taką równowagę w tej rodzinie, że te moje dzieci mówią tak, mamo, co prawda one mówią, mamo, ty nas nie nauczyłaś gotować. No więc mówi, ty nas niczego nie nauczyłaś, ja mówię, ale mieliście babcię, która was nauczyła, więc ja się cieszę, bo one gotują, są, prowadzą, założyły rodziny, prowadzą też domy, ale też zaczynają robić biznes swój. No jedna córka jest razem z nami, więc też pracuje razem wspólnie, pracujemy razem wspólnie i można to pogodzić. Co prawda, no łatwo nie jest, no, ale można i ja jestem tego przykładem i moje córki również, że jest to możliwe. I na samo zakończenie. Na ostatniej gali rozdanie nagród twarzy biznesu polskiej gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej pani firma uzyskała wyróżnienie. I zaraz po tej gali ukazał się niesamowity artykuł w magazynie Przedsiębiorcy EU. Proszę pokazać naszym widzom, jak właśnie wygląda ten artykuł, a przede wszystkim sam magazyn, który jest wydawany przez Klub Integracji Europejskiej. Tak, oczywiście mam magazyn. To jest nasz magazyn Przedsiębiorcy EU, proszę. A to jest mój artykuł, taki no na razie nie za długi, ale co prawda mam artykuły odnośnie podróży, bo zaczęłam pisać artykuły o podróżach, no ale tu jest akurat nie o podróży, tylko o biznesie. Także to jest właśnie ten mój artykuł, którym się chwalę. W takim razie życzę kolejnych sukcesów i kolejnych nagród. Dziękuję bardzo i życzę również dla Państwa i dla wszystkich sukcesów i radości i zadowolenia.